Witajcie, nazywają mnie Somat Wędrowcą, to jest kolejny odcinek naszej serii The Order 1886 i w tym odcinku wrócimy do zakonu i damy jej nasze najnowsze wieści o tym, co się dowiedzieliśmy w poprzednim. Grey! Co się u diabła dzieje? Nie teraz, i chodź tutaj! Widziałam cię w Whitechapel! Co? Śledziłaś mnie? Martwiłam się! Ulotniłeś się zaraz po potyczce na moście! O niczym! Nie masz pojęcia! Czy ty próbujesz się gdzieś przekraść? Dobrze myślę. To nie jest dobra pora! Co się z tobą dzieje? No. Grey, jesteś taki, odkąd zginął Mallory! Co? Czyli jaki? Nie wiem. Obcy. Nie wiem już, czy mogę ci ufać. Co się dzieje? Na Boga, powiedz. Nie mogę, Izzy. Trzymaj się ode mnie z daleka. Dla swego dobra. Ty! Poproś generała Lafayette'a do biblioteki. Spisek sięga aż do samej rady. To stek plugawych kalumni! Nie daję im wiary! Za pozwoleniem, lordzie kanclerzu! Nie pozwalam ci na to! Zabraniam rozpowiadania tych niedorzecznych pomówień! Po raz pierwszy widzę taki upór u twojego ojca. Twoje oskarżenia godzą w imperium. A ojciec wciąż zmaga się ze stratą Mallory'ego. Wystarczy, żeby odwiedził Blackwall Yards. I co takiego znajdzie? Wszystko spłonęło. Komisarz Conan Doyle stwierdził podpalenie. Najwyraźniej w dokach widziano małą grupę rebeliantów. To bardzo... jakiego to słowa używa komisarz? Właśnie, elementarne. A ty co myślisz? Nie wiem, nie mam zdania. Jeśli chcesz, porozmawiam z kanclerzem, by przedłożył sprawę Radzie. Jeśli faktycznie mamy zdrajcę w szeregach, to na pewno powiadomi on spiskowców. Co proponujesz? Wejdźmy do siedziby kompanii pod osłoną nocy. Na pewno znajdziemy informacje, które rzucą światło na wydarzenia ostatnich dni. Chciałbyś tam bezprawnie wtargnąć? Jesteś zupełnie jak Mallory. Nagłe sytuacje wymagają nagłych środków. Pójdź tam ze mną, Alesterze. Dowódcy nie przystoi pojawiać się Znasz w takim... dobrze ten obszar. Pomożesz mi odnaleźć drogę na terenie siedziby kompanii. Jeśli uda nam się obnażyć spisek, twoje zeznania mogą być kluczowe. Dobrze. We dwójkę nie zdołamy przeniknąć do tego miejsca. Jeśli jest tak, jak mówisz, niewielu możemy ufać. Moja siostra, Lafayette. Nie powiem im, póki nie będzie dowodów. Więc kto? Znam kogoś, kto nam pomoże. Dziękuję, bracie. Zbliżamy się do siedziby. Pewnie nie wchodzimy głównym wejściem. Spokojnie. Wszystko już przygotowałem. Przeniknięcie do środka było trudniejsze niż sądziłem. Jesteśmy. To tylne wejście? Powiedzmy.
Kończysz, Francis? Wszystko gotowe? Wedle życzenia. Broń jest na stole. Na dach można się dostać przez sypialnię. Dobra robota, Francis. Do usług, sir. Prawda wkrótce wyjdzie na jaw, Sebastianie. No dobrze, porozejrzyjmy się tutaj, skoro on tam jest zajęty. Francis służył w siłach wspólnoty. No, taka bardziej zaawansowana kusza. Nawet się rozkłada. Kusza. Stare czasy. Bardzo stare. Pomyślałem, że lepiej, jeśli załatwimy to po cichu. Chodźmy. Strażnicy pilnują kompleksu przez całą noc. Nasz punkt wejścia. Ogrody powinny zapewnić nam osłonę. Za mną. Wejdźmy na dach. Dobrze, będziemy musieli właśnie załatwić to po cichu za pomocą kuszy. Dobrze, skoczmy więc. Więc dalej. Francis zrobił dobry wywiad. Spolegliwy człowiek. Niezupełnie. Ma dług do spłacenia. Gdyby się nie wywiązał, miałby poważne kłopoty. Trzeba znaleźć dobry punkt przyczepu liny w ogrodzie. Spektakularne wejście. Może, ale powinniśmy wejść do środka niezauważeni. To będzie chyba dobre miejsce? Ta altana chyba się nada. Dobrze, wystrzelmy linę. Już. Alester, zostań tu i osłaniaj mnie. Dołącz do mnie. Ja go czyszczę teren. Dobrze. Tylko bądź ostrożny. Moja siostra by mi tego nie wybaczyła. Na szczęście nic nie wie. Dobrze, więc musimy tam oczyścić, iść tam i oczyścić teren. Oh.
twór, dopóki nie dowiedziemy dowodów. Nie ma czasu, Alesterze. Zaufaj mi. To jedyne wyjście. Cholera. Przejdź do niższego ogrodu. Brama będzie zamknięta. Musisz znaleźć klucz. Dobrze. Pięknie, miał klucz? Znalazłeś klucz. Przeszukaj wszystkich strażników. Dobrze, mam przeszukać strażników, żeby znaleźć właśnie ten klucz. Kurczę, tej masy trzeba ich zabić, żeby ten klucz załatwić sobie. Zdobyć. No trudno, nie mamy innego przecież wyboru.
Zbadaj wszystkich strażników. Jest tu kto? Co to? Znalazłem klucz. Dobrze, mamy klucz. I przejdź do niższego ogrodu. Mamy klucz do bramy. Możemy teraz wejść do niższego ogrodu. Kurczę, jakie klucze teraz robią. Lugan, minąłem bramę. Upewnij się, że jest czysto. Zaraz będę. Za mną, tędy. No chodź. Tutaj. Co teraz? Ty zachodnie. Ja wschodnie skrzydło. Lepiej jest wyłączyć komunikatory. Dobra myśl. Chodź. Widzimy się w środku.
Dobrze, kolejny cel. Oczyścić zachodnie skrzydło. Nie, już tutaj nie ma żadnych rzeczy do zbierania, a nuż sprawdzenia ich. Więc możemy ich po prostu oczyścić teren. Dobrze, odwrócił się. Bo teraz w którą stronę pójdzie? W prawo czy w lewo? Dobrze, poszedł prosto, więc ułatwi mi nieco sprawę. Pięknie. Jeszcze jeden tam łazi. Tam są... jest amunicja. A na razie nie potrzebujemy, bo nie używamy normalnej broni, tylko kurzy po prostu. Chociaż amunicja do kurzy zawsze się przyda. No właśnie, plus 5 bełtów do naszej kuszy. Dobrze, tutaj nikogo już nie widzę. A nie, tam się kręci jeszcze jeden. Kurczę, tylko czy go trafię? No właśnie, trafiłem. Pięknie trafiłem tym razem. Mój zacny rycerz. Chyba jestem w samą porę. Najwyraźniej. Ale i tak nie dałabym się załatwić temu strażnikowi. Przyszłaś sama? Z Devi i Finlayem. Zajmują się resztą strażników. Nie angażowałem oddziału, ale nie jestem sam. Ufasz tej osobie? Tak, całkowicie. Rozumiem. Co dalej? Spotkamy go w środku i do archiwum. Szybko. Całkiem ciekawie pewnie będzie wyglądała tej, jak ona tego Alestera spotka. Będzie pewnie głośniejsza wymiana słów. No ale myślę, że wszystko się dobrze ułoży. Napotkaliśmy opór. I będą współpracować. Tam są.
zabrani. Mamy wejście. Przepchnijmy powóz, żeby się wspiąć na balkon. Rycerzu, pomóż nam pchać. Dobrze, musimy popchać ten powóz. Dobrze, chodźmy. Tutaj. Devi, nie! Musisz zostać. Rani! Muszę być z tobą. Jesteś jak dziecko. A on i jego wspólnik? Posłuchaj mnie. Dobrze wiesz, jak bardzo cię kocham. To czemu mnie odpychasz? Bo gdyby coś się wydarzyło, musisz mnie zastąpić. Nie mów tak. Devi, może mi nie ufasz, ale będę chronił twoją królową. Jestem wam to winien. Nie zawiedź mnie. Lepiej jej nie zachodzić za skórę. Właśnie widzę. Dobrze, więc na górę. Mieliśmy to załatwić po cichu. Człowiek kompanii zdjęty! Cel zdjęty! Strażnik zabity! Do środka, bo zaraz tu będą kolejni strażnicy.